W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W ten piątkowy poranek, 15 lipca, witam Was, drogie siostry i bracia. Dzisiejszy dzień pragniemy rozpocząć, wsłuchując się w słowa zaczerpnięte z książeczki z Biblią na co dzień, która podaje nam dwa wersety. Jeden z Psalmu 85 i drugi z 5 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian. Wsłuchajmy się w Boże Słowo. Zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zaś jako słowo refleksji do tych wersetów, książeczka podaje słowa pieśni 378 ze śpiewnika ewangelickiego. Usprawiedliwienie z wiarą wraz przychodzi, nowe odrodzenie sprawy święte rodzi. Wierny współwiernymi jako z braćmi swymi trwa w jedności szczerze, ćwicząc się w swej wierze. Drodzy, dziś pragnąłbym skupić się chwilę na słowach Psalmu 85. Jest to piękny psalm, prawdopodobnie ułożony już po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy Juda doświadczył odpuszczenia, doświadczył powrotu do swojej ziemi, miłości swojego kochającego i wiernego Boga. I słowa psalmisty dziś rozbrzmiewają w ten piątkowy poranek. Zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. To rzeczywiście piękne słowa. Opowiadają nam one o pięknej harmonii tego wszystkiego, co daje nam Bóg. Zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się boją Boga. Zbawienie jest dla tych, którzy wsłuchują się w Boże Słowo, są Jemu oddani, u których w uszach rozbrzmiewają słowa ich Pana i Zbawiciela. I zawsze są blisko. Tak jak i Zbawiciel, którego dary są dla nas. I o nich właśnie mówi psalmista, gdzie łaska i wierność się spotyka, a sprawiedliwość i pokój całują. Czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób te poetyckie słowa znajdują swoje wypełnienie? Czy czasem nie dzieje się to właśnie na krzyżu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? To tam właśnie miłość Boga spotyka się z Jego wiernością, z Jego dotrzymywaniem danych ludziom obietnic. To na krzyżu Chrystusa sprawiedliwość Boża, Jego świętość, w ten sposób Jego wymaganie wobec człowieka całuje się spokojem. Pamiętamy wezwanie z pól betlejemskich. Kiedy narodził się Chrystus, pokój miał spłynąć na cały świat. To w Chrystusie spotyka się Boża miłość i sprawiedliwość. To Chrystus zakrywa nasz grzech. To On napełnia nasze życie pokojem. A dziś potrzebujemy tego pokoju. Potrzebujemy czegoś bezpiecznego w naszym życiu. Kiedy możemy to ostatnio doświadczyć, jak nic na świecie nie jest pewne.
Jako wierzący możemy uchwycić się Boga i doświadczyć Jego pewności, Jego wierności bycia przy nas. Możemy doświadczyć Jego niezmierzonej miłości względem nam. Więc te słowa psalmu dzisiaj towarzyszą nam. Niechaj pokrzepiają nasze serca i pozwalają przeżywać piękny letni dzień. Zostańcie z Bogiem.